Współpracy już niewiele będę powiedzieć, bo chyba większość została powiedziana przez panią dyrektor, za co bardzo dziękuję, a wtedy będzie mi łatwiej. Ja bym chciał powiedzieć tutaj dosyć ważne słowa. Pamiętajmy o tym, że Stal Gorzów to nie jest niczyja prywatna własność. Stal Gorzów to jest dorobek kilku pokoleń gorzowian i mieszkańców regionu. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, staramy się dać tej społeczności dużo radości, powodów do dumy, do zadowolenia. Ale wiadomo, jak to wsparcie różnie z tym bywa. Mamy też świadomość, że bez tego wsparcia, tego lokalnego naszego, klub Stal Gorzów nie mógłby istnieć. Dlatego też dziękujemy w tym momencie panu prezydentowi Radzie Miasta za wsparcie, które mamy od lat. Tak samo dziękujemy bardzo kibicom, którzy są naszymi wielkimi spadykami, sponsorami, jak i również licznej rzeszy sponsorów, bez których wsparcia ciężko byłoby funkcjonować. Postanowiliśmy na początku tego roku, że część wpływów, które uzyskujemy ze sprzedaży biletów, będziemy przekazywać na cele charytatywne i tak też dzisiaj się staje. Ja mam przy sobie rewers biletu ligowego, na ofercie którego jest napisane: Stal Gorzów to więcej niż klub. 1% ceny każdego zakupionego biletu przeznaczamy na cele charytatywne. I dzisiaj jest wspaniała okazja, żeby powiedzieć naszym kibicom: dotrzymujemy słowa, przekazujemy plac zabaw wartości 25 tysięcy złotych do przedszkola miejskiego numer 6. Pytanie, dlaczego do przedszkola miejskiego numer 6? A otóż dlatego, że to jest przedszkole, tak jak powiedziała pani dyrektor, z którym pracujemy już od około 3 lat. 3 lat już na pewno. Te grupy biorą bardzo aktywny udział w akcji Malifani, odwiedzają stadion żużlowy. Poznają tutaj nigdy żużla i kibicowania. Jeżeli Stal Gorzów organizuje jakiś konkurs, to są te dzieci bardzo aktywne. Wiadomo, że nie byłyby te dzieci aktywne, gdyby nie aktywni opiekunowie, za co bardzo dziękuję pani dyrektor. Dzisiaj będziemy na przykład świadkami tego, że jest kolejny konkurs plastyczny, który z własnej inicjatywy powstał i jest zorganizowany tutaj w tym przedszkolu. Można byłoby jeszcze długo wymieniać rzeczy i płaszczyzny, na których współpracujemy. I stąd właśnie decyzja o tym, żeby brać to przedszkole, a nie inne. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować tą akcję wspierania takiego charytatywnego z tym 1%. I mam nadzieję, że na przyszłym roku uda nam się na przykład w podobny sposób wesprzeć już inne przedszkole. Nie chcemy, aby ta akcja była jednorazowa i skończyła się w tym momencie, w tym miejscu. A jeżeli chodzi o bycie patronatem, to chcemy tą pracę z przedszkolem numer 6 kontynuować jak najdłużej. I dzisiaj również jako Stal Gorzów przekażemy takie kamizelki bezpieczeństwa, takie kamizelki odblaskowe z logiem Stali Gorzów. Za chwileczkę, z tego co wiem, zobaczymy grupę przedszkolaków już te kamizelki ubrane. Przed nami, przed Stalą Gorzów, stoi kolejna akcja związana z tymi kamizelkami, ponieważ tych kamizelek chcemy w tym roku przekazać do przedszkoli, do szkół około 1000. I mam nadzieję, że nam się to wszystko uda w tym roku zrealizować. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Ja bym chciała jeszcze, żeby głos zabrał nasz honorowy gość i absolwent przedszkola miejskiego numer 6. Proszę o to. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że klub sportowy Stal Gorzów, klub miejski z ponad 60-letnią tradycją, pokazuje, że jest klubem również społecznie wrażliwym. Dlatego dziękuję panu prezesowi i zarządowi klubu i za patronat, ale też i za ten ogródek jordanowski i za te kamizelki, które będą decydowały o tym, że nasze dzieci gorzowskie będą poza przedszkolem bezpiecznym, gdy dochodziły na stadion, gdy dochodziły do muzeum, czy do kina, czy gdziekolwiek indziej. Panie dyrektor, gratuluję takiego mocnego patrona i partnera i mi się będzie to przez lata trwało. Ja osobiście jestem bardzo rad, bo do tego przedszkola chodziłem wiele, wiele lat temu, ponad 50 lat temu. Wtedy nie było takich możliwości, ażeby klub sportowy Stal Gorzów dawał kamizelki, bo o kamizelkach wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że w ogóle mogą być. Także się bardzo cieszę i panu prezesowi, i pani dyrektor też się gratuluję, a panu prezesowi szczególne są podziękowania za to, że klub pokazuje, że jest klubem w pełni profesjonalnym, tak jak kluby w Europie postępuje, również te największe. Dziękuję bardzo.